Witajcie moi drodzy, z tej strony kina. Witam was w kolejnym Kino Poleca lub nie. Słuchajcie, dzisiaj na warsztat bierzemy X-Men Apocalypse, czyli najnowsza część X-Menów. Może nie wszyscy wiedzą, ale ja jestem w sumie fanką X-Menów. Tak naprawdę w kinie nie oglądam tylko tego filmu i poprzedniego. I w sumie nie żałuję. Znaczy powiem wam tak, X-Meni ogólnie fabuła super. Duży plus za to, że kiedy akcja działa się w Polsce, aktorzy mówili po polsku. Nie w każdym filmie to występuje. A taki, myślę, że bardzo fajny zabieg i fajnie pokazali tą Polskę sprzed lat. Także to mi się bardzo podobało. Nie ukrywam, że fajnie, że powstał taki film na zasadzie właśnie widzimy początki, jak tam było z Jean. I jak ci X-Meni w sumie się przerobili w tą szkołę i poznajemy początki tej Storm. Tak? Ona ma Storm po polsku. Tak? Chyba tak. No fajnie jest pokazana ta historia, natomiast nie ukrywam, że troszkę dla mnie za bardzo science fiction kosmos się zrobiło. Co prawda, no dobra, X-Men jest filmem o science fiction o mutantach. Natomiast jakiś tam starożytny mutant właśnie też z czasów Egiptu, które bardzo lubię i które nie ukrywam, że zawsze w sensie nawiązania do w filmach do Egiptu mi się bardzo podobają. Tak tutaj troszeczkę już dla mnie było za bardzo kosmiczne momentami i trochę nie do końca logiczne to, co się gdzieś tam wydarzyło w związku z tym w filmie, natomiast nie ukrywam, że pomijając ten wątek fabuły, cała reszta bardzo mi się podobała, bardzo fajnie zrealizowane zdjęcia, bardzo fajnie pokazane moce. Bardzo fajnie pokazana jest przemiana bohaterów w tak naprawdę w to, co gdzieś tam widzieliśmy w tych X-Menach początek, a co widzieliśmy w tych pierwszych prawdziwych X-Menach, czyli w tych pierwszych filmach, które nie ukrywam, że podobało mi się najbardziej. Ja nie ukrywam, że X-Menów oceniłam 7 na 10. Może najwyższą notą to nie jest. Zastanawiałam się nad ósemeczką, ale jednak ten kosmos troszeczkę mnie zniechęcił. Natomiast jak mówię, duży plus za zdjęcia, duży plus za obsadę aktorską, duży plus za nawiązanie fabularne, czy za powiązanie fabuły, o tak, wszystkich części X-Menów do tej pory. Jakby zrezygnowali z kosmosu, to by było jeszcze lepiej. Ale cóż, to, że tak powiem, wokół kosmosu się to wszystko działo, więc trzeba było. Dobra, misiaki. To tyle. Ja wam zdecydowanie polecam X-Men Apocalypse, zresztą wszystkie filmy X-Menów wam polecam. I cóż, to tyle, więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, nie widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!